zdaniem wielu najlepszy pojedynek, jaki można zorganizować w wadze półśredniej do 66 kg 700 gramów. 2 lata starszy Mateusz Polski od Jana Lodzika. Warunki fizyczne identyczne, dokładnie taki sam wzrost, dokładnie taki sam zasięg ramion. Rekord. Doświadczonym zawodnikiem jest Mateusz Polski, ale jednak bardziej doświadczony w tym zawodowym boksie jest Jan Lodzik. A spokojna ta pierwsza runda. No ale nudy też nie ma, tutaj nikt nie odpuszcza. Dobry prawy na korpus w wykonaniu Lodzika. Świetny prawy teraz Polskiego. Dwóch lewych, ale... Ale teraz ten prawy Lodzika wytrącił z równowagi Polskiego. Świetnie Jan Lodzik, teraz prawy, lewy, oba celne. I jeszcze poprawił lewym takim podbródkowym. Świetna akcja Lodzika, ale tym samym oddaje Polski. Nie ma tutaj absolutnie dłuższych przestojów, jeśli chodzi o ten pojedynek. Ale dobry prawy na korpus. Tuż pod gardę trafia Polski. O, świetnie trafił teraz Lodzik. Mamy knockdown. No nie no, tego się powiem szczerze nie spodziewałem. Wstaje bardzo szybko Mateusz Polski, ale jest po raz pierwszy liczony w tym pojedynku. Lodzik czysto trafił prawą ręką nad lewym prostym. Lodzik, który nie jest pancerem, myślę, że to też z... Trudy tej walki zaczyna odczuwać Mateusz Polski. No ale mówiliśmy o tym, że gorzej wygląda. 40 parę sekund. Mateusz próbuje tutaj przetrzymać. Przyjmuje te ciosy. Jest zmęczony. Te opuszczanie rąk wynika ze zmęczenia. I w związku z tym przyjmuje tych ciosów dużo też w półdystansie zwarciu. I nawet jeśli nie są to mocne ciosy, to wszystko się oczywiście kumuluje. Lodzik nie zwalnia. I na granicy knockdownu znowu jest Mateusz Polski. No tak niskie opuszczanie rąk grozi tutaj naprawdę ciężkim nokautem za moment dla Mateusza Polskiego. Polski nie w tej rundzie. Nie ma po prostu wyjścia. Ma teraz w narożniku zamkniętego przeciwnika Jan Lodzik, ale szybciutko. O, dobry lewy szybkowy Lodzika. Trafił prawy Lodzik. Jeszcze jeden prawy, znowu, no znowu w tarapatach Polski. No ale nie może zapominać o tym, że Lodzik, że Polski też ma czym uderzyć. Trafia prawy, lewy. To jeszcze chyba nie jest dla Janka ten etap, żeby iść po knockout, natomiast musi robić swoje. Tutaj to będzie wszystko kolejny dobry prawy, dobry lewy. No znowu chyba w kryzys u Mateusza Polskiego. Problem z biciem się, nawet jeśli potrafi się boksować, jest tak, że jak się człowiek zacznie bić to po ziemi, ciężko z tego zrezygnować i wrócić do boksowania. Czyste, mocne ciosy. Trafia cały czas Janek, ewidentnie lepiej, oj, łach, trafił lewy. Teraz mocno, jeszcze lewy. No, na granicy knockdownu, a może i knockoutu Mateusz Polski. Znów trafił Lodzik. Doskonała runda w wykonaniu Janka. No nie goni już tak w każdej akcji Jan Lodzik Mateusza Polskiego. No trafił. Trafił Polski lewym sierpowym, tak na czubek brody, ale Lodzik cały czas robi swoje. O, kolejne mocne ciosy. Szybko przyszedłby ten drugi oddech do Jana Lodzika. Dobry lewy na korpus Polskiego. No, ale teraz też dużo wigoru widzimy ze strony Polskiego. Teraz za tym prawym sierpowym tak trafił nad lewą ręką Janka. No i bójka. Coś, co chce Jan Lodzik, a coś, czego powinien unikać jak ognia Mateusz Polski. Ale powiedzmy szczerze, nie idzie mu źle w tej chwili. Prawy, lewy Janka oddaje od razu lewy, prawy Mateusz Polski. No i teraz trafił krótkim prawym, poprawił lewym, ale sam też przyjął 2 uderzenia. No nie zostawia bez reakcji ciosów Lodzika Mateusz Polski. No i ani Lodzik ciosów Polskiego.
No tutaj właśnie no w tej chwili obrona schodzi na drugi plan. O, czysto trafił prawym Lodzik. Trafił prawym Mateusz Polski. A seria na korpus prawy, lewy. I trafił lewym również Lodzik. No. A i teraz prawy na prawy. Chyba bardziej poczuł to uderzenie Lodzik, ale nie odpuszcza kolejny prawy Polskiego. Wkłada ile ma tylko sił Mateusz Polski. Nie ma knockdownu, stracił równowagę Polski. Panie i panowie, po 10 pełnych rundach main eventu Gali Babylon, Boxing Show and K1 w Legionowie. O wyniku mistrzowskiego pojedynku, którego stawką jest tytuł mistrza WBC Francophone w limicie kategorii półśredniej, zdecydowali sędziowie punktowi, którzy walkę oceniali następująco. Krzysztof Bubak 97-92. Przemysław Moszumański 96-93 i Marcin Pawlak 97-92. Wszyscy trzej dla jednogłośnego zwycięzcy i mistrza WBC Francophone, którym zostaje Ian Iron Lodzi. No jest z żelaza. Bardzo wyraźna wygrana, powiem szczerze, wyraźniejsza niż myślałem. Pięcioma punktami u dwóch sędziów. Roman Smogorzewski, wiceprezydent WBC, pan Wisin Wishi.